Oblicz 5 pierwiastków z 3 plus wartość bezwzględna z liczby 6 minus 4 pierwiastki z 3. Zaczniemy od oszacowania, czy liczba w module jest liczbą dodatnią, czy też jest liczbą ujemną. Wykorzystamy do tego kalkulator. Obliczmy wartość pierwiastka z 3. Dostaniemy pierwiastek z 3, to jest około 1,7. Jeśli pomnożymy to przez 4, dostaniemy liczbę 6 i około 9, co oznacza, że liczba 4 pierwiastki z 3 jest większa od liczby 6. Jeśli od liczby 6 odejmiemy liczbę większą od liczby 6, to dostaniemy, że w module znajduje się liczba mniejsza od 0. Wykorzystajmy teraz definicję wartości bezwzględnej. Wartość bezwzględna z liczby a jest to po prostu liczba a, jeśli liczba a jest dodatnia lub równa 0. Natomiast jeżeli liczba a jest liczbą ujemną, to wartość bezwzględna z liczby a jest równa liczbie a ze znakiem przeciwnym. Ponieważ liczba w naszym module jest liczbą ujemną, to opuszczając moduł, liczbę w module przepiszemy ze znakiem przeciwnym. Dostaniemy 5 pierwiastków z 3. Ponieważ przed modułem mamy plus, zamieniamy go na minus. Moduł zamieniamy na nawias i dostajemy 6 minus 4 pierwiastki z 3. Teraz możemy opuścić nawias. Dostaniemy 5 pierwiastków z 3. Minus razy plus daje minus. Minus razy minus daje plus. I teraz wystarczy tylko dodać do siebie wyrazy podobne. Mamy 5 pierwiastków z 3, dodać 4 pierwiastki z 3, to nam daje razem 9 pierwiastków z 3 i odejmujemy 6.